remont brodzika dla dzieci, wart 500 000 zł, to zasłużony prezent na 40. urodziny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie. OSIR został utworzony 1 lipca 1975 roku. Renowacja basenu dla najmłodszych zapoczątkowała szereg inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. Przypomnę, że w roku ubiegłym została wyremontowana stacja uzdatniania wody, a w tym roku jest to pierwszy etap realizacji wieloletniego planu modernizacji pływalni Delfinek. Przypomnę, że na ten rok zostało zaplanowanych w budżecie 500 tysięcy złotych, które już skonsumowaliśmy, wykonując brodzik, natomiast na rok przyszły jest to kwota 1 000 000, a za 2 lata 3,5 miliona. A więc są to dość, powiedziałbym, nie tylko znaczne, ale duże środki, pozwalające wejść OSIR-owi i basenom letnim już w XXI wiek. Modernizacja brodzika sprawiła, że baseny zyskały na atrakcyjności. Dno i boki brodzika wyłożone zostały stalą nierdzewną. Dokonano montażu siatek przelewowych, które mają za zadanie w znaczącym stopniu uzdatnić wodę. Basen ma od 0 do 45 cm głębokości. Dzięki remontowi basen uzyskał nowe oblicze. Przyczyniły się do tego również atrakcje w nim zamontowane. Atrakcje, które udało nam się zamontować na basenach, powiem tylko, że aż 5 atrakcji basenowych w tej chwili w brodziku, sprawiają, że baseny te stały się naprawdę atrakcyjne. Jedno z tych urządzeń jest, powiem szczerze, tak mnie zapewniał producent i wykonawca obiektu, pierwsze i jedyne w Polsce. Jest to tunel wodny, rzecz niepowtarzalna. Zbigniew Biaduń, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, widzi potrzebę inwestowania w pływalnię. Dostrzega też efekty dotychczasowych inwestycji. Frekwencja ostatnio na basenach jest bardzo zadowalająca dla nas, bo przecież robimy to po to, żeby było jak najwięcej osób korzystających i to naprawdę nam sprawia ogromne zadowolenie, nie tylko finansowe, bo oczywiście plan dochodów mamy do wykonania, ale to miło, kiedy ludzie chwalą, kiedy przychodzą, kiedy padają rekordy. Ostatni weekend to ponad 4000 ludzi. To naprawdę piękne i dlatego warto inwestować. Myślę, że to udowodniło, że jest warto i potrzeba inwestowania w tego typu obiekty. Staraliśmy się, żeby ten obiekt w nowej odsłonie już spełniał oczekiwania mieszkańców. W tym roku zainwestowano również w plac zabaw. Ten stary obchodził wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji okrągłą rocznicę istnienia. Nie posiadał certyfikatów i nie spełniał wymaganych norm. Ten nowy, wart 80 tysięcy złotych, spełnia wszystkie standardy i jest oblegany przez użytkowników. OSIR oferuje mieszkańcom wypożyczalnie leżaków i krzesełek oraz parasole rozstawione wokół basenu dla najmłodszych. Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował również szeroki wachlarz cen promocyjnych prorodzinnych. Ponadto Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przekazano 100 bezpłatnych kart wstępu dla dzieci najbardziej potrzebujących. Mamy karmiące piersią oraz rodzice najmniejszych dzieci mogą korzystać ze specjalnego pomieszczenia przeznaczonego do karmienia piersią i przebierania dzieci. Zapraszamy do korzystania z letniej pływalni Delfin.